Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 270. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 90. Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny, jak trawa co rośnie, rankiem kwitnie i jest zielona. Wieczorem więdnie i usycha. Zaiste, Twój gniew nas niszczy, trwoży nas twe oburzenie. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Czas naszych dni to lat siedemdziesiąt, lub gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Zwróć się, O Panie, dokądże jeszcze? I bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom twoim ukaże się twe dzieło, a chwała twoja nad ich synami. A dobroć pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych. Dzieło rąk naszych wspieraj. W księdze Jeremiasza w rozdziałach od 46 do 48 prorok zapowiada Boży Sąd nad Egiptem, Filistynami i Moabitami. Jeremiasz przepowiada klęskę tych narodów, które spotka kara za ich pychę i bałwochwalstwo, a ich potęga zostanie złamana przez nadciągające siły wrogów, głównie Babilończyków. Mimo to w końcu prorok zapowiada przyszłą odbudowę Moabu. Słowo Pańskie, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza o narodach. O Egipcie, o wojsku faraona Neko, króla egipskiego, które się znajdowało nad rzeką Eufrat w Karkemisz, a które pobił Nabuchodonozor, król babiloński, w czwartym roku panowania króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza. Przygotujcie puklesz i tarcze, ruszajcie do boju. Zakładajcie koniom uprząż i dosiadajcie rumaków. Stańcie w szeregu w hełmach, ostrzcie włócznie. Przywdziewajcie pancerze. Co ja widzę? Pełni są przerażenia, ustępują, cofając się. Ich bohaterowie pobici uciekają w popłochu, nie oglądając się. Trwoga dokoła, wyrocznia pana. Nie zdoła umknąć najzwinniejszy ani zbiec najsilniejszy. Na północy, nad brzegiem rzeki Eufrat, chwieją się i upadają. Kim jest ten, co się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki? Egipt się podnosi jak Nil, a wody jego pienią się jak potoki, gdy mówi: Wzbiorę, pokryję ziemię, zniszczę miasto i jego mieszkańców. Wspinajcie się, konie. Prędźcie rydwany, ruszajcie wojownicy, kuszyci i putyci trzymający tarcze i ludyjczycy naciągający łuki. A dzień ten jest dla pana, boga zastępów, dniem odwetu, by się mógł pomścić na swoich wrogach. Miecz pochłonie, nasyci się i ugasi pragnienie ich krwią, albowiem rzeź to ofiarna dla pana, boga zastępów w ziemi północy nad Eufratem. Wejdź do Gileadu i przynieś balsam, dziewico, curo Egiptu. Daremnie mnożysz lekarstwa. Nie ma dla ciebie uzdrowienia. Usłyszały narody o Twej hańbie. Ziemia się napełniła twoim bolesnym wołaniem. Jeden wojownik potknął się o drugiego. Obaj razem upadli. Słowo, które skierował Pan do proroka Jeremiasza o najeździe na Buchodonozora, króla babilońskiego, w celu pokonania Egiptu. Głoście w Egipcie, obwieszczajcie w Migdol, niech usłyszą w Now i w Tachpanches. Mówcie, stań w szeregu, bądź gotów, albowiem miecz pochłonie wszystko dokoła ciebie. Dlaczego został powalony twój apis? Nie zdołał się utrzymać, bo Pan go popchnął. Coraz częściej się chwieje, aż wreszcie pada. Wtedy mówi jeden do drugiego: Wstańmy i wracajmy do naszego narodu, do naszej ojczystej ziemi, zdala od niszczycielskiego miecza. Nazwijcie faraona króla egipskiego imieniem Wrzawa po właściwym czasie. Na moje życie, wyrocznia króla. Pan zastępów jego imię. Naprawdę przyjdzie on, jak tabor między górami, i jak karmel wśród morza. Przygotuj sobie tłumoki na wygnanie mieszkanko curo Egiptu. Now bowiem zostanie obrócone w pustkowie, spalone i wyludnione. Przepiękną Jałowicą jest Egipt, lecz ściga ją Bąk z północy. Także jego najemnicy w kraju są jakby tucznymi cielcami. Albowiem oni się również odwrócą. Uciekną razem, nie wytrzymają. Nadchodzi bowiem dzień ich nieszczęścia. Czas ich kary. Jego głos jest podobny do syku węża. Idą bowiem oni z mocą, uzbrojeni w siekiery. Zdążają przeciw niemu, podobni do drwalów. Ścinają jego las, wyrocznia Pana. Był bowiem niedostępny. Liczniejsi są od szarańczy, także nie można ich zliczyć. Okryta hańbą jest córa Egiptu, wydana w ręce narodu z północy. Pan zastępów Bóg Izraela mówi: Oto ukaże Amona w no, faraona, Egipt i jego bóstwa oraz jego królów, faraona i tych, co w nim pokładają ufność. Wydam ich zatem w ręce tych, co nastają na ich życie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i w ręce jego sług. Później jednak będzie on zamieszkały jak przedtem. Wyrocznia pana. Ty się jednak nie bój, sługo mój Jakubie, nie lękaj się Izraelu, albowiem ja cię wybawię z dalekiego kraju, twoje potomstwo z ziemi jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym pokoju, a nikt go nie będzie trwożył. Nie bój się, sługo mój Jakubie, wyrocznia pana, bo jestem z tobą, bo zgotuję zagładę wszystkim narodom, wśród których cię rozproszyłem. Ciebie zaś nie wyniszczę, ukaże cię jednak sprawiedliwie, nie unikniesz kary. Słowo pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdobył gazę. Tak mówi pan. Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we wzburzony potok, zaleją kraj i wszystko, co go wypełnia, miasta oraz ich mieszkańców. Wtedy ludzie krzyk podniosą i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi, na odgłos tententu kopyt jego koni, dudnienia jego rydwanów, terkotu ich kół. Ojcowie nie będą zwracać uwagi na synów, gdyż osłabną im ręce. Nadszedł bowiem dzień, by zniszczyć wszystkich Filistynów. I wytępie wszystkie niedobitki mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu. Pan naprawdę zniszczy Filistynów. Pozostałość z wyspy Kaftor. Ostrzyżona jest docna gaza, spustoszony aszkelon. Ażdot, reszto anakitów, dokądże będziesz sobie czynić nacięcia? Biada, mieczu pański, jak długo nie zaznasz spoczynku? Wróć do swej pochwy, powstrzymaj się i uspokój. Jakże ma on zaznać spokoju, skoro pan wydał mu rozkaz? Przeciw Aszkelonowi i przeciw brzegom morza, tam go skierował. O Moabie, tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Biada, albowiem nebo jest spustoszone, zdobyte jest kirjata im. Pohańbiona została cytadela i napełniona przerażeniem. Nie ma już sławy Moabu. W Hezbon obmyślają dla niego zgubę. Chodźmy, wytępmy go spośród narodów. Także ty, madmen, ulegniesz zagładzie. Za tobą pójdzie miecz. Słuchaj, krzyk schorona im, spustoszenie i wielka klęska. Moab jest pokonany. Słychać krzyk aż do Soar. Droga górska do Luchit wchodzą nią wśród płaczu. Na stromej drodze schorona im, słychać okrzyk klęski. Uciekajcie, ratujcie swe życie. Stańcie się jak tamaryszek na pustyni. Tak. Ponieważ pokładałaś ufność w swych twierdzach i w swych skarbach, także ty będziesz zdobyta. Kemosz pójdzie na wygnanie wraz ze swymi kapłanami i przywódcami. Niszczyciel przyjdzie do każdego miasta. Żadne miasto nie ocaleje. Ulegnie spustoszeniu dolina i zostanie zniszczona równina, jak to zapowiedział Pan. Dajcie skrzydła Moabowi, by szybko uleciał. Miasta jego zostaną spustoszone, tak, że nikt w nich nie zamieszka. Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale. Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi. Moab się cieszył spokojem od swojej młodości. Spoczywał bezpiecznie, jak wino, na swoich drożdżach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia, ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie. Dlatego więc nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy pośle piwnicznych i przeleją go, naczynia jego opróżnią, a dzbany jego potłuką. I będzie się wstydzić Moab Kemosza, tak jak się dom Izraela wstydził Betel, w którym pokładał nadzieję. Jak możesz mówić, jesteśmy bohaterami, prawdziwymi wojownikami? Niszczyciel Moabu nadchodzi ku niemu. Najlepsi jego wojownicy idą na stracenie, wyrocznia króla. Pan zastępów ma on na imię. Zbliżył się upadek Moabu. Jego nieszczęście nadchodzi bardzo śpiesznie. Opłakujcie go, wszyscy jego sąsiedzi i wszyscy, którzy znacie jego imię. Mówcie: Jakże została złamana tak twarda laska, różdżka tak wspaniała? Zejdź ze swego majestatu i usiądź na spalonej ziemi, mieszkanko Dibonu. Nadszedł niszczyciel Moabu przeciw tobie. Niszczy twoje twierdze. Stań na drodze i patrz, ty, co mieszkasz w Aroerze. Zapytaj uciekiniera i zbiega, powiedz, co się stało. Moab okrył się hańbą, albowiem się załamał. Wyjcie i krzyczcie, głoście nad Arnonem, że Moab spustoszony. Sąd nadchodzi na kraj równiny, na Holon, na Jachsa i na Mefaat, na Dibon, na Nebo, na Bet-Diblataim, na Kiriataim, na Bet-Gamul i na Bet-Meon, na Keriot, na Bosra i na wszystkie miasta kraju Moabu, dalekie i bliskie. Odcięty został róg Moabu, a ramię jego złamane, wyrocznia Pana. Upijcie go. Podniósł się bowiem przeciw Panu. Niech Moab upadnie w to, co zwymiotował i stanie się pośmiewiskiem. Czy może Izrael nie był dla ciebie przedmiotem drwin? Czy złapałeś go wśród złodziei, że potrząsasz głową i lekroć o Nim mówisz? Opuszczajcie miasta i zamieszkajcie wśród skał mieszkańcy Moabu. Stańcie się podobni do gołębicy, która się gnieździ na ścianach gardzieli urwiska. Słyszeliśmy o dumie Moabu, o wielkiej jego wyniosłości, o zarozumiałości jego i bucie, o chełpliwości oraz o pysze jego serca. Znam dobrze jego zarozumiałość, wyrocznia pana, nieprawdziwość jego mów, nieszczerość tego, co czynią. Dlatego podnoszę lament nad Moabem i nad całym Moabem będę krzyczał, nad ludźmi z Kircheres będę biadał. Płaczę nad tobą bardziej niż nad Jazer, winnico Sibmy. Twoje odrośle sięgają aż do morza, dochodzą aż do Jazer. Na twoje jesienne zbiory i na twoje winobranie napadł niszczyciel. Ustała radość i uciecha w sadzie i na ziemi Moabu. Skończyło się wino w tłoczniach, nikt go nie wytłacza. Pieśń radosna nie jest już pieśnią radosną. Podnosi się krzyk od Heszbonu do Eleale, aż do Jachas brzmi ich głos, od Soar do Horonaim i do Eglat szelishia Nawet wody Nimrim stają się miejscem odludnym. Sprawie, że nikt już nie będzie w Moabie, wyrocznia pana, wynosił na wyżyny i składał ofiary swoim bogom. Dlatego też nad Moabem serce moje żali się jak flet. Moje serce nad ludźmi z Kircheres żali się jak flet, gdyż całe zgromadzone dobro utracili. Albowiem wszystkie głowy są ostrzyżone, każda broda obcięta, na wszystkich rękach są nacięcia, a na biodrach wory pokutne. Na wszystkich dachach Moabu i na jego placach tylko powszechne narzekanie. Zmiażdżyłem bowiem Moab jak bezużyteczne naczynie wyrocznia pana. Jak bardzo jest złamany. Narzekajcie! Jak haniebnie Moab uciekł. Stał się więc Moab urągowiskiem i przedmiotem zgrozy dla wszystkich swych sąsiadów. Tak bowiem, mówi Pan. Oto się unosi jak orzeł i rozpościera swe skrzydła nad Moabem. Miasta są zdobyte, twierdze zajęte, w serce zaś dzielnych Moabu będzie dnia tego, jak serce rodzącej kobiety. Moab zostanie zniszczony, przestanie być narodem, bo się wynosił nad Pana. Panika, przepaść, pułapka, przyjdą na ciebie, co zamieszkujesz, Moab, wyrocznia Pana. Ten, co ucieknie przed grozą, wpadnie w przepaść. Wydobywając się z przepaści, zostanie schwytany w pułapkę. Naprawdę, sprowadzę to na Moab w roku ich kary, wyrocznia Pana. W cieniu heszbonu się zatrzymają wycieńczeni uchodźcy. Lecz ogień wyjdzie z heszbonu, a płomień z pola Gichon, Pochłonie on bok Moabu i czaszki tych, co czynią wrzawę. Biada tobie, Moabie! Jesteś zgubiony narodzie Kemosza, bo twoi synowie będą wzięci do niewoli, a córki twoje pójdą na wygnanie. Zmienię jednak los Moabu w przyszłości wyrocznia Pana. Dotąd sąd nad moabem. W Ewangelii według świętego Marka rozdział 3. Jezus kontynuuje swoją misję, spotykając się zarówno z entuzjazmem tłumów, jak i rosnącą opozycją ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Fragment ten zawiera uzdrowienie człowieka z ósmą ręką w szabat. Co staje się powodem konfliktu z żydowskimi przywódcami. Jezus powołuje także dwunastu apostołów, którzy będą towarzyszyć Mu w głoszeniu Królestwa Bożego. W drugiej części Jezus odpowiada na zarzuty, że działa mocą Belzebuba, a także redefiniuje pojęcie prawdziwej rodziny, wskazując tych, którzy wypełniają wolę Bożą. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w Szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział: Co wolno w Szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu, szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, Cisnęli się do Niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na jego widok padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich nagłoszenie nauki. I by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza. Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili – ma Belzebuba, i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką? I którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł Oto moja matka i moi bracia Bo kto pełni wolę Bożą Ten jest mi bratem, siostrą i matką Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia